Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Resident Evil. I zobaczmy, czy tutaj wszystko pozbierałem. Tak jest. Jak wygląda mój ekwipunek? Nieciekawe. Jak zwykle mało wszystkiego. W takim razie wyjdziemy i dzisiaj udamy się na piętro troszkę więcej pozwiedzać. Nie pamiętam już dokładnie, co powinniśmy zrobić w następnej kolejności, bo tutaj, jak widzicie, raczej kończyła się moja wiedza na temat gry Resident Evil. Więc tak. Chętnie bym sobie zabrał jedną roślinkę, ponieważ jak widzicie jest to nasz środek leczniczy. Ten zombie chyba już nie wstanie, prawda? Właśnie. Tylko nie jestem pewien, czy powinienem iść tędy. Nie, pójdziemy sobie na górę. Widziałem, że na górze był jeden zombie, którego chętnie bym zaciukał. Czy ja mam... Przede wszystkim mam zapalniczkę, wiecie co? Żeby to bydle mi nie wstało, ja chcę przetestować jedną rzecz, a mianowicie ten patent z benzyną i podpalaniem. Oczywiście zapomniałem włączyć stopera. Z benzyną i podpalaniem, dlatego weźmiemy sobie jedną rzecz stąd. Weźmy właśnie kontent na paliwo, małą flaszkę. Wolę go spalić, autentycznie. Nie zostawiajcie zombiaków wolno, tak jak teraz ja to zrobiłem, ponieważ jest to najgorsze, co możecie zrobić. Pozbądźcie się ciała. Jeżeli tego nie zrobicie, powodzenia później. Not serious now. Się dostanąłem. Wow! Tylko, oczywiście... Ach, podpaliłem sam siebie prawie. Yeah. No dobra. Udamy się czy na górę, tego drugiego sprzątniemy. Przynajmniej mamy troszkę więcej amunicji. Mogę sobie pozwolić na tą rozrzutność. Z mojej strony. Gdzie jesteś? No. Cholera, nie chcę marnować amunicji na sprawdzanie, czy on tam jest. Ej, panie. Yo. Pięknie. Właśnie o to chodziło. Jego zabiję, ponieważ będę tutaj często się poruszał. Oho, nie dam się. Dobra. Zdychaj i nie wstawaj. Fuf. Ok, wtedy będę się często poruszał. To wolę po prostu, żeby... nie przeszkadzała mi ta dwójka. No ale przeładujemy broń oczywiście i zaniesiemy z powrotem naszą flaszkę. Ewentualnie napełnimy ją ponownie i przyszykujemy sobie na następne wypady. Wiecie, to nie jest gra, w której się akurat podskakuje co 5 minut. To jest gra, która straszy atmosferą. Nie natomiast jakimiś jumpscarami. Tego akurat w tej grze jest mało. Jednak ja nie przepadam za horrorami, w których akurat jest jakiś natłok właśnie jumpscarów. Na razie zielone roślinki też odłożymy, bo nie możemy sobie pozwolić na aż tak dużą ilość wykwipunku rzeczy. I co mówiłem? A tak, że ja nie do końca lubię gry, w których są tylko jumpscary, bo to jest męczące na dłuższą metę. W takich produkcjach jak ta, nigdy nie wiecie, co was spotka i nie macie pojęcia, czy nagle z tego okna coś wyskoczy, a może i nic nie wyskoczy, gdzie się podział zombie, którego na przykład przed chwilą zabiliście i tak dalej. Chciałem zobaczyć... There's no knob at the door, you can... Aha, nie ma klamki. No dobra. W ogóle dokąd to prowadzi? Nie wiem, czy tam też będziemy mogli pójść, ale sprawdzimy sobie na pewno. O, odblokowałem jakieś przejście za to. W takim razie wejdźmy tutaj i zobaczmy, co możemy znaleźć. Okej. Okay. Jakiś notatnik. Wooden Mund. Czy ja chcę zabrać? No, powiedzmy, że tak. Jest to jakiś drewniana deseczka. Mogę ją otworzyć? W której nic dodatkowo nie ma. Okej. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi.
Później się będziemy na tym martwić. W początku jednak może rozbite szkło widzę. Jak ten korytarz wygląda w całości? Wiecie co, chciałbym jeszcze się wrócić kawałeczek do tamtych drzwi. Tu sobie w ogóle jakieś lustro rozbite. O mój Boże, 7 lat nieszczęścia! To byłoby straszne. Mhm. Sprawdźmy, czy te drzwi dokąd nas zaprowadzą. One chyba będą już prowadziły do ogrodu. Co najmniej. Nie jestem pewien, jesteśmy na piętrze, więc mogą prowadzić w równej mierze do paru rzeczy. Jest taki zombiak? Pomieszczenie jak wygląda? Kwadratowe, spokojnie. Nic tu nie ma, jesteśmy za to z drugiej strony tych drzwi bez klamki. Dobrze wiedzieć. W razie zobaczmy, co jest na biurku. I mamy tutaj botanikę, używanie medycznych ziółek. Ziółka możemy łączyć. Zieloną na przykład z czerwoną. Tam jest, są trzy typy. Jest zielona lecznicza, czerwona wzmacniająca i chyba niebieska lecząca strucizn. Możemy je miksować ze sobą, tworząc lepsze recepturki. I na przykład dwie zielone są podwójne, wiecie, taką podwójną jakby z mocą. Natomiast trzy zielone to już są, jest to pełna apteczka. Zielona z czerwoną. Oj, chyba niepotrzebnie tędy wyszedłem. Zielona z czerwoną to połączenie wzmacniające i będzie działało jak... No właśnie, niepotrzebnie wyszedłem tędy. Będzie działało jak apteczka. Natomiast jeżeli dołożymy do tego jeszcze niebieską, dostanie efekt leczenia z trucizn. A niektórzy przeciwnicy musicie wiedzieć, że są wyposażeni w jad. Na przykład będą tutaj wielkie pająki albo wielkie węże. Ewentualnie małe węże, które też są w stanie nas zatruć. Wtedy potrzebujemy dość szybko takiej miksturki. I dobrze, tu się coś mryga. Jest to... gwizdek na psy. I zdjęcie z balkonem. Today Sir Serpents told me... dzisiaj... pan Serpents powiedział mi, że ukrył coś, gdzie nikt nie będzie tak mógł tego znaleźć. Ogólnie tam dalej, nic ciekawego, że przed niebezpiecznymi zwierzętami. Jest to na drugim piętrze, na balkonie. I będzie do tego... Aha, czyli mamy po prostu wskazówkę, żeby użyć w tym miejscu gwizdka dla psów. Okej. Okay. Zadzwonię, zagwizdzę i mi wpadnie trzy dogi zombiaki. Okej, okay, to jest kolejna wskazówka do zagadki. Doskonale, tutaj chyba leży amunicja. Świetnie, przyda nam się na te psiaki na pewno. Weźmiemy. Nazbierałem już dość dużo amunicji. Zresztą, wiecie, amunicja się w tej grze nie odnawia, to nawet jeżeli znajdziemy jej teraz sporo, później już jej tu nie będzie. My już zbadamy ten obszar i dziękuję bardzo. Dobra, teraz bym chciał sobie właśnie się cofnąć. Pójdziemy na przez tamte drzwi, którymi weszliśmy. Będziemy musieli znaleźć też, ile mam miejsca w ekwipunku. W ekwipunku, proszę, nie mapę. Chętnie bym też może odłożył to coś. Dobra, tak czy siak, pójdziemy na razie tędy. Tą drewnianą tabliczkę, nie wiem do czego ten zeszyt służy. A na razie pójdziemy dalej tym korytarzem, chcę zobaczyć, co jest na jego końcu. I czy możemy gdzieś tutaj się dostać. Ach, ta muzyka. To jest zamknięte. Potrzebujemy jakiegoś coś z znakiem pancerza, bo zbroi. Staram się też nie gadać tak przez cały czas, ponieważ mam wyczulony słuch na wszelkie zombiaki. A, dobra, depczę po jakimś rozbitym szkle. Nie ma tutaj nic, prócz paru zbitych rzeczy. Okej, tutaj może? Też nic nie ma. Tam na końcu są jakieś drzwi, chciałbym je sprawdzić. I użyliśmy klucza, doskonale. W takim razie powinniśmy teraz się chyba wejść do głównego holu.
Tak też się stało. Dobra, na razie jeszcze wracamy. Tam były jeszcze jedne drzwi, których nie sprawdziliśmy. I pamiętam, że była też ta łazienka, którą chętnie bym zbadał, z której uciekłem, bo zombiak wylazł. Tu jest zamknięte. Kolejny klucz z pancerzem musimy mieć. W tym razie wracamy do naszej skrzyni. Odłożymy rzeczy, znaczy odłożymy jedną rzecz. Będziemy mieć wtedy dwa miejsca w ekwipunku. Tutaj posprzątałem zombiaki, to już mogę się pewniej poruszać. Czy tu są drzwi? A, Boże drogi, Ragnar, ogarnij się. To są te drzwi, z których, gdzie klamki nie było. Dobra, na razie w dół. Ta burza. Tak, gwizdek sobie zostawimy na pewno. To zostawię tutaj w skrzyni, natomiast gwizdek zabierzemy ze sobą, jak powiedziałem. Więc tak, sprawdźmy tutaj. Gdzie jest ten cholerny balkon? Jesteśmy w tym miejscu. Na górze pozostaje nam sprawdzić jedne drzwi. Wszystko było inne zamknięte, ewentualnie po drugiej stronie, bo są też jakieś drzwi, które mamy nieotwarte i niesprawdzone. A także tutaj jest wyjście do ogrodu. Tam dalej. Tam oczywiście nie będziemy na razie szli. To dopiero dalsza część przygody. Przygody. Koszmaru. Zrobię sobie tutaj save'a. Wiecie, no to, że ja save'uję teraz, to jest takie małe oszustwo, ponieważ normalnie to jeszcze mieliśmy przecież ograniczoną ilość save'ów. My nie mogliśmy tak szastać save'ami, jak ja to robię teraz. Dobra, wiemy, że już ten kluczyk będzie potrzebny bardzo w tym miejscu. Jest tu mnóstwo drzwi, które wymagają go do otwarcia. Kto buduje tak zakręcone lokacje? Cały czas się boję, że wejdę w jakiegoś zombiaka z tym zakrętem. Te ustawienia kamery bardzo działają na moją psychikę. Wiecie, może tego się nie odczuwa się strachu, jak się to ogląda. O, właśnie mam czerwoną roślinkę z zieloną. Na razie nie będę tego zbierał. Jest tu jeszcze więcej może rzeczy jakichś. Palenisko, tak? Dobra, a możemy podpalić? Bo mam zapalniczkę. Użyj. No dobra. Nie wiem, co mi to dał. Lines covered into relief, glow red in the intensive heat. Czyli mapa zaczęła świecić na niebiesko? Znaczy na czerwono. Ale nie wiem, co mi to dało. Dobra, zobaczmy tutaj okolice jeszcze. Coś tu może jest schowane? Nie. Zastanawiam się, czy nie pozbierać tych roślinek. Jedną sobie na pewno weźmiemy. Czerwoną sobie weźmiemy. Zajebiście. Weźmiemy sobie też jedną zieloną i połączymy je. Będziemy mieć wtedy jedną silną apteczkę. Zajebiście. To leczy nam pełne zdrowie, z tego co pamiętam. Jedną sobie tutaj zostawię. I pozostaje nam jeszcze sprawdzenie, co jest dalej. I tutaj natomiast mamy zamknięte. Dobra, no to pozostaje mi chyba tylko wrócić się na dół, ewentualnie na drugą stronę i albo sprawdzić do końca dół z łazienką, i tak też zrobimy. Pójdziemy na dół, weźmiemy tą roślinkę stąd, bo mamy jeszcze tą jedną wolne miejsce. Lecimy ponownie do skrzyni, tam odłożymy te rzeczy, zabijemy zombiaka w łazience, zobaczymy, co on broni, bo tam chyba było też przejście dalej, bo drugie drzwi do tej łazienki były. Powinniśmy się dostać do reszty pomieszczeń z tej strony posiadłości. Bo tutaj na górze już nic nie zrobimy, ponieważ większość drzwi wymaga klucza, którego nie posiadamy. Więc tak, to odkładamy. Gwizdek. Czy on mi teraz przy... Dobra, zostawię ten gwizdek, bo coś czuję, że będzie niedługo przydatny. Wychodzimy stąd.
W miejscach ze skrzynią zazwyczaj jesteśmy zawsze bezpieczni. To była taka enklawa spokoju w grze z serii Resident Evil. No okej. Okay. Teraz wychodzimy do tego korytarza. No tak. Tam było chyba napisane, że drzwi są gotowe wypaść z framugi, coś w tym rodzaju. Okej. Czy ja cię tam witałem, zombiaczku? Lol, no to są jakieś drzwi. Te są zamknięte. Darkrop. Dobra. Zobaczmy w takim razie. Kolejny emblemat. Tam na razie nie będziemy szli, bo słyszę zombiaka. Chcę sprawdzić tą łazienkę najpierw. Bardzo możliwe, że będziemy musieli wykorzystać pierwszy sztylet. Z uwagi na to, że zombiak był bardzo blisko. I może być to dla nas dość niebezpieczne. No, przygotuj się. Fakt, tu jeszcze nie byliśmy. W takim razie save all. Sprawdźmy to pomieszczenie. W tym pomieszczeniu jest pułapka. Dlatego się tak powoli porusza. Mamy sztylet. Cudownie. Kolejny. Tak, bardzo chętnie zabiorę. To dużo mamy możliwości ucieczek teraz od przeciwników. Fajnie, że zaoszczędziłem i wtedy nie zużyłem ich od razu. Mamy kolejną szpulkę na stole. I tu coś leży. Tu jest shotgun, jak widzicie. Tylko ja go radzę na razie nie brać. A zaraz wam wyjaśnię dlaczego. Jeżeli weźmiemy go teraz, to w tym pomieszczeniu tutaj drzwi zostaną zablokowane, a my natomiast zginiemy śmiercią straszliwą, jaka jest w tej, bo tutaj jest pułapka. I żeby go zabrać, potrzebujemy zniszczonego shotguna, którego znajdziemy chyba w innym miejscu. Ja pamiętam to jeszcze z podstawki. Strasznie wredna rzecz. Będzie niby gra nam daje strzelbę, a daje to w taki sposób, że zabija nas. Musimy po prostu podłożyć jakąś inną rzecz. Wow! Ja pierdolę, jak się wystraszyłem! No to już widzicie, że drzwi jednak mogą wypaść z framugi. Zombiak się może przedrzeć przez drzwi. Chodź, 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 chodź. Wyczuj mnie, wyczuj mnie. Mięsko! Już? Nie, na ciebie to za mało. Teraz już. Ho, ho, ho. Bardzo śmieszne. Wracam, żeby go spalić. Nie zostawię tu trupa. Zbyt mało miejsca. Będzie fan, jak on wstanie dopiero. Nie będę wycinał tych miejsc, jak będę łaził. Po prostu odcinki tak są dłuższe, niż to klasycznie ustawa by przewidywała. Dlatego myślę, że wytrzymacie. Ale kurwa, jak podskoczyłem w tym momencie, że ten zombiak wyleciał z tych drzwi. To się nie mieści w umyśle. O masakra. Jestem pewien, że część z was też podskoczyła. Bo tego się akurat nikt nie spodziewał. No, weźmy to. Będziemy go spalić. Niestety będziemy musieli znowu to wrócić, żeby to odłożyć. No, jedna wada tej gry. Dużo biegania jest, bo mamy małą kieszeń. Z drugiej strony trochę to logiczne, ale... Kurwa, z tymi drzwiami motyw był po prostu osam. Nie spodziewałem się tego. No dobra, czyli oczyściliśmy łazienkę. Szybciej niż się spodziewałem, nie wchodząc do niej. Zanim trzeba się szybko pozbyć ciała. Świetnie. Radzę to robić dla waszego dobra. Ja naprawdę nie daję wam złej rady. To, że ja tak wracam, oszczędzam po prostu później amunicję. Bo oni wstaną. I wstaną silniejsi. I nie mam zamiaru wam pokazywać, jak oni wyglądają. Już się wystarczająco dużo z nimi napociłem kiedyś.
że pamiętam, że wybiłem większość posiadłości, później miałem akcję, że zostało mi 15 pocisków naboi w pistolecie, jakieś 3 naboje do strzelby, jeden zapasowy magazynek, a żeby ubić takiego skurczybyka, musiałem wywalić 12 pocisków, a dodatkowo to już nie jest taki mały i wolny zombie jak teraz, a on biega równie szybko jak my. Więc wiecie, to jest taki hardkorowy już zombiak, się z niego robi. Dlatego tak biegam i pedantycznie będę je zabijał w ten sposób. Ogólnie, jeżeli przejdziemy grę, to odblokuje nam się jeszcze parę poziomów trudności. Gra Resident Evil jest dostosowana do przechodzenia jej wielokrotnie. What? O kurwa. Dobra, popsuły mi się drzwi. Tego się też nie spodziewałem. Gra mnie troluje. To ostrzeżenie to było o zamku. Dobra, Ragnar, czytaj, co ci gra wyświetla. Będziemy musieli iść naokoło w takim razie. Tia! Not fun. Którędy teraz powinienem się udać? Jeżeli chcę stąd wyjść. Tutaj w mały korytarzyk, a następnie prosto. No dobra, jak widzicie, ta gra jest skonstruowana w dość ciekawy sposób, ale mówię o poziomie trudności. Jeżeli przejdziemy tę grę raz, gra jest dostosowana do tego, żeby przechodzić ją wielokrotnie, ponieważ odblokuje nam się poziom hard, na którym jest jeszcze mniej zasobów niż na normalu. Ja teraz mam zasobów w miarę dużo, ponieważ gram na poziomie easy. Jak widzicie, jest cholernie klimatyczna. Na wyższym poziomie trudności jest trochę więcej zombiaków. Tak na zasadzie, to nie wiem, 10% więcej tych zombiaków jest. Wytrzymują dużo więcej niż dawniej. Czy to tutaj powinienem wejść? Nie. To jest zamknięte, znowu armor. Wytrzymują dużo, dużo więcej. Dodatkowo, jeżeli przejdziemy ją na hardzie, mamy jeszcze tak zwany invisible mod. Chodzi o to, że na tym modzie wszyscy przeciwnicy są niewidzialni. My tylko ich słyszymy, ale nie widzimy ich. Po prostu nawet sobie nie wyobrażacie, jak to dopiero wpływa na atmosferę. Nie mam zamiaru pokazywać tego moda, bo do niego przejść jest dojść do niego jest dość ciężko. Ponieważ trzeba przejść na hardzie, później jeszcze przejść na... No, tam jest ten zombiak łazi. Niech sobie nie przeszkadza. Dość do niego jest ciężko. Poza tym sam hard mode jest... Hunter nas zdejmuje na strzał i tak dalej, to sobie save'a zrobię. Hunter nas zdejmuje na strzał. Zombiak na dwa strzały, coś w tym rodzaju. To wszystko pozbierałem. Czy ja pozbierałem? Momento. Z tej pierwszej komutki, która była tutaj. Myślę, że czegoś tu nie podniosłem. A nie, to był sztylet, dobra. Można je poznać to troszkę innym odcieniu niż otoczenie, więc takie rzeczy ruchome, to taka wskazówka dla was. I Invisible Mode jest to już w ogóle jest hardcore, po prostu jest połączenie harda z niewidzialnymi przeciwnikami. Have fun. Be happy, but have fun. O, dobra, tu był zombiak. W takim razie wejdziemy do łazienki. Już nie powinno tam być niczego. Skoro wypadł nam w dość brutalny sposób. I nie ma go, cudownie. Dobra, co mamy w łazience w takim razie? Mamy mały kluczyk, który sobie wezmę i służy on do otwierania właśnie zamkniętych pomieszczeń i drzwi plus kibelek. Dobra, chyba nic więcej tutaj nie będzie. Fajnie, że udało się go sprzątnąć, bo mamy dość przydatną rzecz. Zobaczycie zresztą za chwilę. Bo dzięki niemu powinno się udać otworzyć rzeczy, które były do tej pory niedostępne trochę. Tak. Tamtędy nie pójdziemy, bo są już zamknięte. Możemy sprawdzić ten balkon. Może ten balkon się uda teraz otworzyć. Tak, chcę użyć starego klucza. Chyba stary klucz jest do wykorzystania tylko raz. Później on się niszczy. No właśnie. On się niszczy. Tak jak mówiłem, zrobię sobie save'a od razu. I wejdziemy tutaj. Nie wiem, dokąd prowadzą te drzwi. Na razie gram na czuja, bo już zupełnie nie pamiętam tych lokacji. Czy ja słyszę psa?
Tak, ja słyszę psa, nawet widzę psa. O, pięknie. No. Very funny. Oj, coś czuję, że to będzie... To się zakończy moją śmiercią. Jeden pies jest na razie pasywny. Ale on wyskoczy, on o, jestem pewien, że on przeskoczy przez to ogrodzenie. No, chodź tu. Kurwa, nie mogę go zabić stąd, no. No właśnie. Już? Sorry, że się tak czaję, ale... Możemy zrobić to szybko. Dobra, zrobimy to. Że będzie agresywna ucieczka później. Jest cała masa rzeczy. Znaczy ja chcę to zbierać. Kurde, nie byłoby głupie, tu jest sporo zapasów. Ja, weźmiemy to. Tak jest, poproszę jedną. Mamy też do spalenia kanister, którego nie możemy zabrać ze sobą. To na pewno połączymy. Cały czas mam niepewnie się czuję z tymi psami. Jest jeszcze jedna, którą wezmę. Zaniosę je od razu też do... A nie możemy... Ach, więcej przedmiotów nie mogę nosić, no. Okej. Okay. Tu jest coś jeszcze. Jakaś... you can carry no items. Kurde, zapiał. Nie ufam tym psom. I się z nią zabieram. One w każdej chwili miałem wrażenie, że przeskoczą mi przez to ogrodzenie. Czyli co, pójdziemy sobie w takim razie na eksplorację troszkę dalej. Nie tędy. Tylko chciałbym sprawdzić drugie miejsce, gdzie jest skrzynia. Udamy się tędy. Wrócimy korytarzem do holu głównego i sprawdzimy, co jest po drugiej stronie, na drugim skrzydle. Wow! No wiedziałem, kurwa mać! Paszą! Won! No, nie gryziemy Ragnara, nie gryziemy Ragnara! O, fuck! Moje serce. Zdrowie? Dobra, w miarę. O mój Boże! No wiedziałem! Kurwa, myślałem, że one przeskoczą przez płot, a nie przez okno! Boli serducho! Dobra, pójdziemy do głównego holu. Znaczy, jesteśmy w głównym holu. Pójdziemy tam, gdzie spotkaliśmy pierwszego zombiaka. I zobaczymy, czy... Nasz klucz będzie możliwy. To coś z tym zegarem trzeba zrobić, bo pamiętam, tylko nie wiem dokładnie już co. I sprawdzimy. Właśnie. Tutaj odstrzelimy zombiaka. Niestety, bo mamy. Mogę sprawdzić tam pomieszczenie? No tam dalej. A jak widzicie. Dokąd to prowadzi? Na drzwi. Na górę nie możemy sprawdzić. Tam są jeszcze jakieś drzwi, które chciałem sprawdzić. Dobra. Na razie to sobie tam stój. Skoro nie chcesz. Ten na szczęście nie wstaje. Pójdziemy sobie w to miejsce. Z góry sprawdzimy. Tam są jedne drzwi, które chciałem zobaczyć. Jak pamiętacie. Nie podoba mi się ten dźwięk. What the fuck is going on? Słyszycie ten dźwięk? Nie mam pojęcia, co to jest. O mój Boże, nie oddychać.
Nie ma nas tu. Nie ważcie się nawet kichnąć do mikrofonu. Do przed monitorem. Kruki. Kruki są jednym z najbardziej złośliwych zwierząt, znaczy przeciwników w tej grze. Najmniejszy hałas wydamy może je spłoszyć i wtedy nas zaatakują całym stadem. Jeżeli kiedyś oglądaliście film Hitchcocka pod tytułem Ptaki, to wiecie, co się stanie. Jak nigdy nie oglądaliście, to obejrzyjcie sobie horror Hitchcocka o tytule Ptaki. O mój Boże, jak ja nienawidzę takich przeciwników, to po prostu jest kosmos. Okej, tu widzę, że jest jeden zombie, który sobie leży. I niech sobie leży dalej, nie przeszkadzaj mi. Pójdziemy tędy. Zobaczymy, dokąd prowadzą te drzwi. W sumie jeszcze nie byliśmy, a tak, pamiętam, dokąd to prowadzi. Tu jest zagadka do rozwiązania dla nas. Niestety na razie jej nie zrobimy, bo nie mamy... Jak widzicie, tu jest ten klucz, który potrzebujemy, ale żeby go zabrać, musimy wsadzić coś na jego miejsce, ponieważ... Musimy... To, jeżeli go zabierzemy, uruchomimy pułapkę. O tak, najprościej. Ta pułapka nas zabije, więc... O, come on! Chyba, że zrobimy momento. Jeden klucz mi już nie jest potrzebny. A, nie mogę nosić... Dobra, wiesz co, zostałem ugryziony, to już tam... Powiedzmy, że użyjemy tam jedną roślinkę. Tak, poproszę go. Świetnie. Chciałem zobaczyć, czy po prostu uda mi się wsadzić ten drugi klucz. Widzicie, zamknęło się i to coś będzie chciało nas przejechać. Teraz... Ops, nie. Dobra, użyj z powrotem go, zanim to coś mnie przejedzie. Więc na razie go ruszyć nie możemy. Cudownie. Dobra. Dalej też nie pójdziemy. No dobra. Wiem, że on tutaj jest. Będę musiał się jakoś zorientować, gdzie mam zdobyć przedmiot, który można by wsadzić w to miejsce. Tak, bo ty nic nie trzymasz, prawda? Nic. Wracamy do tego pomieszczenia. Sprawdzimy, czy ono prowadziło gdzieś dalej może. Sobie zombiak leży, niech sobie leży dalej. Tam były pozamykane miejsca. Wiecie co, nie mieliśmy wcześniej tego klucza, więc może... Postaramy się go znaleźć. O, ta super. Dobra. O, masakra, krytyk. Zajebiście. Zapomniałem wam powiedzieć, że bronie czasem mają szansę na krytyk. I właśnie mieliście takie okazje zobaczyć. I teraz ten zombiak nie wstanie, bo mu odstrzeliśmy łeb. Nice. Chris, jesteś snajperem. Normalnie na twoim miejscu zawsze bym celował w łeb. Zobaczmy dokąd... Możemy te drzwi otworzyć? Nie. No, można powiedzieć, że na razie utknąłem, bo nie wiem co robić. O, tu możemy coś odblokowałem, doskonale. Jest progres, ludzie. O, ta odblokowałem sobie. Dobra, na razie tutaj sprawdźmy, czy... O, pięknie. Użyłem kolejnego, znowu tego klucza. Po drugiej stronie jest ten zombie, z którym sobie ganialiśmy wokoło. Nie będzie na razie nas interesował. Zbadamy sobie natomiast, co jest tutaj i zrobimy save'a. Gdzie ja jestem? Jestem w kolejnym nowym miejscu. I... Najpierw może zajrzymy tutaj? Nie. Zamknięte. Co? It's old fashioned lock. Aha, możemy go otworzyć małym zamkiem. Znaczy małym kluczykiem. No dobra. Słyszę zombiaka. Tu jesteś, dobra. Na razie go... Tutaj nie możemy. Dobra, zabiję go, bo przeszkadza mi niestety. Później będę musiał się tu wrócić, żeby go dobić. Wypłynęła krew?
Krew pytam, czy wypłynęła, save all. Ok, wypłynęła, cładownie. Przeładuj broń, Chris. A widzicie, amunicja zaczyna schodzić jak woda. Jak zaczynamy tak szastać trochę tym. O, dobra, odblokowałem coś, kolejne drzwi. Sprawdzimy sobie, dokąd to prowadzi. Musiałem go zabić, żeby się tu dostać, bo wąski korytarz. Nie bardzo da się... O Boże, tutaj jestem. No dobra, skrót odkryłem. Pozostaje nam zejść na dół po schodach i zobaczyć, dokąd prowadzi tam ta klatka. No i oczywiście znaleźć jakąś skrzynię. Och, pięknie. Tego niestety też zabijemy. Może więcej amunicji, co? Już? Chyba już. Doskonale. Zeżar mi znowu. No! I jak mówiłem, amunicja zaczyna topnieć w zastraszającym tempie. A jeszcze jak nie będziemy. Ho, 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 na pewno nie. I nie będę. Nie. Zaraz sprawdzę, czy to jest trup, czy nie, ale chcę zobaczyć, tu może tu jest jakaś. Skrzynia. Tak! Jest skrzynia ludziska. Doskonale. Może amunicja. Jest miejsce zapisu. Amunicja by się przydała. Nigdy jej za dużo. Nic tu nie ma. Pamiętam też, że na cmentarzu zostawiłem amunicję do strzelby, którą będę chciał zdobyć troszkę później. Jak już strzelbę wezmę. Dobra, na razie odłożymy sobie rzeczy. I będzie to... apteczka. Tak, wiem. Odkładam apteczkę. Weźmiemy sobie za to jedno to. Czy ja tu mogę napełnić kanister... Aha, tu nie ma kanisterka. No okej, czyli mamy jeszcze większy problem. Zobaczymy, czy też, czy to jest trup, który tutaj leży. Czy to jest... It's like on being half dead. No dobra, że jest od paru nastu godzin martwy. Wcale mi się to nie podoba. Użyj na nim tego. Przynajmniej zminimalizuje ilość potworów, jakie mogą być w okolicy. Pójdziemy sobie teraz tędy. No Boże, kolejne miejsce, w którym mogą być psiaki wyskoczyć. Dobra, sprawdźcie, czy to jest może coś tutaj. Nie, niestety nie ma nic. Cudownie. Dwa miejsca. Gdzie jesteśmy na mapie? Jesteśmy... Tu jest miejsce zapisywania. Doskonale. W takim razie bym chciał sobie chętnie zajrzeć tutaj. Tu jest zamknięte, ale możemy to otworzyć małym kluczykiem. Szkoda, że nie mamy wytrychu. Niestety Jill jest w tym momencie znacznie lepszą postacią do eksploracji. Gdyż posiada ten cholerny zamek. Lockpick. A ja muszę się ludziska rozeznać, co powinienem tutaj zrobić. Zostało mi chyba tylko jedno miejsce, do którego mógłbym pójść. Jest ono, już wam pokazuję. Tam, gdzie spotkaliśmy pierwszego zombiaka, czyli poniżej klatki schodowej, jak widzicie na tej mapie, są... Tam jest druga klatka schodowa, widzicie? Ta po drugiej stronie, tutaj gdzie mamy teraz zaciemniony obszar i nie mamy za bardzo gdzie iść. Więc moglibyśmy się tam udać. Ewentualnie wrócić tu, gdzieś na górę. No nic, trochę jeszcze mamy na pewno możliwości do zbadania. Ale tak czy siak, ludziska, tutaj wam podziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejka!